i zapraszam Was serdecznie na odwiedziny do mojego Poo, czyli mojego kochanego zwierzaka wirtualnego. No i niestety zaniedbałam go, ale wiecie co? Specjalnie włączyłam stary telefon, żeby do niego dołączyć, bo po prostu bałam się, że się nim nie zaopiekowałam odpowiednio. Także dzisiaj to zrobimy. No i oczywiście pogramy sobie troszeczkę z naszym Poo. Mam nadzieję, że tęskniliście za nim tak samo jak ja. Dajcie koniecznie znać, na którym etapie jesteście, bo ja, jak widzicie, na 19. Niestety nie udało mi się jeszcze dobić do 20, ale mam nadzieję, że z Wami mi się to uda. Także karmimy naszego cudownego Poo, bo był bardzo głodny. Zobaczcie, jest strasznie chory, ale wcina. O nie, aż przytył. Ale na szczęście mamy sporo kasy, więc damy mu mikstury. Musimy kupić mikstury ozdrawiające i energię kupimy, żebyśmy mogli nim pograć. Jedną odchudzającą albo nawet dwie. Dobra, odchudzająca. Jest! Jest poziom 20! No tego się nie spodziewałam. Wystarczyło dać mu miksturę odchudzającą i załapaliśmy się na kolejny poziom. Energia, no i zdrowie dla naszego Poo. Zobaczcie, chyba jeszcze jedno będę musiała mu dać. Super! Jest nakarmiony, zdrowy, ma mnóstwo energii, udało nam się ogarnąć level 20. Tak więc ja lecę szybko, bo pamiętam, że można było coś tam zmienić w levelu 20. Czekajcie, co to było? Czy to był coś w wyglądzie naszego Poo? Nie szafka. Czekajcie. Gdzie to było? Szafa. O, właśnie tutaj. Jakieś ubrania można było chyba dodać od 20 poziomu, albo nawet zwierzaki. Ja bym tak bardzo chciała, żeby mój Poo był krową. A nie, nie da rady. Tu są jakieś specjalne przywileje potrzebne. No ale dobra, może coś innego mi się uda zrobić. Spróbujemy inne zwierzątko. Może na przykład pandę. Jest! Zobaczcie! I stać nas na czarno-białą pandę. Zobaczcie, jak pięknie nasz Poo wygląda. Troszkę dziwnie mu tam przebijają te brązowe oczy, ale mi się tak bardzo podoba i nasz Poo chyba też jest zadowolony. Także teraz musimy jeszcze bardziej poprawić mu humor i musimy udać się do pokoju gier. W co my dzisiaj tutaj zagramy? Może coś innego niż zawsze? Może na przykład Cliff Jump? Zobaczcie, w to nie grałam. Nie mam tutaj żadnego postępu. O matko, a jak tutaj się gra, żeby nie spaść? A, dobra. Czyli tutaj się można kilkukrotnie jakby podskakiwać podczas latania. No dobra, tutaj tak naprawdę tworzymy sobie wynik od nowa. O nie, w tamto też nie można wjechać, w tą przeszkodę. Tutaj nie mam żadnego postępu do tej pory zapisanego, ponieważ nie grałam nigdy w tą grę. Ona jest chyba jedną z nowszych, bo tak jak ostatnio robiliśmy jakiś tam przegląd gier, to nie przypominam sobie, żeby ona była. No ale chciałabym chociaż 100 zrobić, a na razie to mi się nie udało chyba nawet 50, bo Poo cały czas ląduje na ścianie, no co jest? Dobra, pełne skupienie i lecimy. Może teraz się uda? No nie, on jakoś za krótko leci, co jest? Dobra, spróbujemy tak podwójnie sobie skakać. Ale w ogóle zauważyłam, że ta plansza za każdym razem się inaczej zaczyna. Czyli to nie jest tak, że za każdym razem rozpoczynamy od tego samego etapu, tylko z tego co widzę, jest zawsze inna. O Jezu, jaka tutaj się prędkość zaczyna robić! Jak ten Poo, słuchajcie, zasuwa na tej deskorolce. Jestem ciekawa, czy w rzeczywistości też by tak zasuwał, bo mi aż oczy, słuchajcie, latają. O matko, co to jest za prędkość? Dajcie znać, czy graliście w tą deskorolkę, bo po prostu to jest jakaś szalona gierka. I widzę, że wynik jest coraz wyższy. Chyba się rozkręciłam. O, prawie bym spadła! A w ogóle dajcie znać, bo może wy jeździcie na deskorolce. O matko, na co dzień. Dobra, słuchajcie, osiągnęliśmy 200 metrów w Cliff Jump. Mamy jakieś nowe osiągnięcie odblokowane. Rewelacja, także jak będziemy do tego wracać, no to z pewnością będziemy próbowali pobić ten rekord. Może spróbujemy coś jeszcze. Sudoku. Ale dawno nie grałam w Sudoku. O nie, ale tutaj trzeba będzie dużo myśleć. O matko. Mam nadzieję, że wiecie, na czym to polega. Czyli jakby te cyferki nie mogą się w danej linii powtarzać zarówno poziomo, jak i pionowo. I na przykład tutaj będzie prosta linia. Tutaj, gdzie jest ta siódemka, piątka, jedynka, ósemka. Tutaj. Nie wiem, czy widzicie, jak Wam tutaj... O,
tak zaznaczę, może w ten sposób. Widzę, że brakuje tutaj trójki i brakuje dziewiątki. I w sumie to mi to nic nie da. A nie, da mi to, bo tutaj w tym kwadracie dziewiątka już jest, a w tym go nie ma. Więc tutaj na pewno będzie dziewiątka. Ej, co się stało? Czy ja tą dziewiątkę mogę przełożyć? Tu jest dziewiątka, no właśnie o to mi chodziło. Tu jest dziewiątka, tutaj będzie trójka, chyba, tak mi się wydaje. Ale czemu uzupełnia się cała reszta? Nie mam pojęcia, bo jakby ja tego nie kliknęłam. Więc no tutaj ewidentnie coś poszło nie tak. W pierwszym kwadraciku brakuje nam jeszcze dwójki, czwórki i szóstki. I wiem, że dwójka nie może być ani tu, ani tu. A, dobra, tutaj się uzupełnia to, co mam zaznaczone. Czyli dwójka będzie na pewno tutaj. Tak? Tak, dobrze mówię. 1, 2, 3. Brakuje czwórki i szóstki. I teraz... Teraz to mi nic nie da, tu mi nic nie da, OMG. Dobra, a w tej linii tutaj brakuje i dwójki, nie, jest dwójka, 1, 2, 3, 4, brakuje piątki i dziewiątki. To tutaj nie może być piątka, więc piątka może być tutaj, a tutaj będzie dziewiątka. Dobra, jesteśmy już kawałek dalej. Teraz może skupmy się na tym kwadracie. Nie mamy tutaj szóstki, ósemki i dziewiątki. Dziewiątka nie może być tutaj. A może być tu i tu. No to nic mi to nie daje. O matko, jak ja dawno nie grałam w sudoku. Dobra, może teraz spróbujemy jedyneczkę. Chociaż nie, jedynka może być tu, tu i tu. Dobra, skupmy się na tym kwadracie. Jedynka, dwójka. O matko, tu mi czas leci. Trójka, czwórka i szóstka w tym pierwszym. Też mi to nic nie da, bo ani tutaj nie ma czwórki, ani tutaj nie ma czwórki. Szóstki też nie. A może tutaj coś się uda zrobić? Jedynka nie może być tu, może być tu, tutaj też może być. No to jest czasami też takie celowanie, wiecie? Celowanie trochę na ślepo. 1, 2, 3, a tutaj 4, 7 i 9. Tu nie może być 7 i 9. Ale tutaj wszędzie może być. O nie, niemożliwe, że sudoku mnie pokona. No ale słuchajcie, tak dawno nie grałam, że po prostu zapomniałam, jak się za to zabrać. 1, 2. Może tutaj. Trójka nie może być tu i nie może być tu. Czyli tutaj będzie trójka. Tutaj będzie trójka. Brakuje jeszcze 1, 2, 3, 4 i 6. To mi nadal nic nie daje. A w tym kwadracie jedynka. Też mi to nic nie daje, ale czekajcie. Jedynka. Jedynka nie może być tu. Może tutaj spróbujemy jedynkę. Czyli brakuje 1, 2, 3, 4, 5 tutaj. O matko, nie wiem, czy dam radę. Jedynki nie może być tu i nie może być tu, więc jedynka będzie tu. Nie wiem, czemu one się zapaliły na różowo, czyli że chyba są już wszystkie zrobione. Tak mi się wydaje. Teraz spróbujmy siódemkę. Może być tu albo tu. Strzelam, że będzie tu. 8 i 9. Tutaj 9, tutaj 8. Spróbujmy. I teraz 1, 2, 3 i 6. 3 i 6. I tutaj znowu będę strzelać. Damy tutaj trójkę. Tutaj szóstkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj brakuje ósemki. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, czyli tutaj nie może być piątki, więc będzie tu i tu będzie szóstka chyba. Dobra, słuchajcie, dół jakoś poszedł, teraz próbujemy tutaj gdzieś górę. Czwórka i dziewiątka, nie, czwórka i szóstka brakuje gdzieś tu. No to tutaj damy szóstkę, nie, szóstka już jest, czyli tutaj będzie czwórka. Jak mogę tą czwórkę usunąć? Jak mogę tą szóstkę usunąć? O, tak. 1, 2, 3, 4, 5, czyli szóstka będzie tutaj. Tutaj 1, 2, 3, 4. O matko, to sudoku chyba mnie pokona. 1, 2, 3 i 5 tu brakuje, czyli tu będzie 3, a tu będzie 5. Dobra. Tutaj 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli tu będzie piątka, tu będzie szóstka. O nie.
No nie, zepsułam, coś zepsułam i nie mam pojęcia, co zepsułam. Koniec, sudoku mnie pokonało. Nie dałam rady. A to był łatwy poziom, ale straszny dramat. Ale mimo to moje po jest zadowolone i to właśnie o to chodziło w tym graniu, żeby poprawić humor naszego po. Wydaje mi się, że po prostu śmiał się ze mnie, że pokonało mnie sudoku. No cóż, i tak bywa. Dajcie koniecznie znać, czy wy lubicie takie gierki logiczne i jak radzicie sobie w sudoku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!